Odpowiadając na to pytanie, najpierw zacznę od wyjaśnienia, co to są te tak zwane zakwasy, czyli obolałość mięśniowa po treningu. Często powstaje ona u osób, które dłużej nie trenowały, wznawiają treningi, albo u osób początkujących w pierwszym tygodniu, dwóch tygodniach treningu przy wykonywaniu jakiegoś nowego planu treningowego, nawet u osób zaawansowanych przy zmianie metod treningowych, zmianie planu treningowego. Powstaje ta bolałość mięśniowa, która się utrzymuje kilka dni. Zazwyczaj najmocniejsza jest drugiego, trzeciego dnia po treningu, ale może utrzymywać się nawet do 5-7 dni u niektórych osób. Natomiast osoby już bardziej zaawansowane, które ćwiczą tym samym planem treningowym dłuższy czas, miesiąc, dwa miesiące, następuje adaptacja mięśni do tego rodzaju wysiłku i raczej już tej obolałości mięśniowej nie ma, albo występuje rzadko, o małym stopniu natężenia. Były na ten temat przeprowadzane różne badania naukowe na temat tego, czy rzeczywiście te zakwasy, czyli ta obolałość mięśniowa po treningu jest przyczynkiem takim, gdzie możemy się sugerować, że trening był dobrze zrobiony, będzie efektywny i masa mięśniowa będzie odpowiednio przyrastała, ale są też badania zaprzeczające temu, że tak naprawdę ta bolałość mięśniowa nie ma tutaj żadnego wpływu na to, czy trening był dobrze wykonywany, czy będzie efektywny. Jednak moim zdaniem, jeżeli ta obolałość po treningu występuje u osób, które już dłużej ćwiczą danym planem treningowym, ale starają się wykonywać jak najbardziej intensywnie ćwiczenia z dosyć dużymi ciężarami, cały czas zmieniają różne techniki, metody treningowe, ale nawet ćwiczą pewnym ustalonym zestawem ćwiczeń, to ta obolałość mięśniowa powinna występować przez 2-3 dni co najmniej i według mnie to sugeruje, że ten trening jest dobrze wykonany i dzięki temu będzie efektywny. Z praktyki wiem, że jeżeli po treningu danej grupy nie ma tej obolałości mięśniowej i w okresie 2-3 miesięcy w ogóle nie odczuwamy czegoś takiego jak zakwasy po treningu, to raczej te treningi będą mało efektywne i ciężko jest liczyć na jakieś większe przyrosty masy mięśniowej. Dla mnie jednak wyznacznikiem, czy trening był dobrze zrobiony, czy dobrze stymuluje mięśnie do wzrostu, jest jednak oczekiwanie tego, że 2-3 dni po wykonaniu treningu ta bolałość mięśniowa będzie się utrzymywała i wiem, że wtedy mam gwarancję, że z pełnym zaangażowaniem na 100% swoich możliwości zrobiłem ten trening i mogę spokojnie oczekiwać odpowiednich rezultatów związanych z tym treningiem.